dzisiejszym bohaterem Youngtimer Story jest potężny pojazd budowlany MAN TGA41430 z zabudową Mailer Keeper. Czym zapisał się w historii? Co sądzą o nim nasi eksperci? Zobaczmy i posłuchajmy. We wspomnianej ciężarówce zastosowano najmniejszą z dostępnych kabin, oznaczoną literą M. Pomimo jej zwartych wymiarów, zapewniała kierowcy przyjazne środowisko pracy, komfort i bezpieczeństwo. Uwagę zwraca najniższy składany stopień. Nie ulegnie uszkodzeniu na bezdrożach, które dla wywrotki są najzwyklejszym miejscem pracy. Ta maszyna miała napęd 8x8, pracowała więc ciężej niż inne. Zawieszony pneumatycznie fotel kierowcy o licznych możliwościach regulacji, to w pojazdach budowlanych wyposażenie konieczne. A jazda po wybojach to przecież standard. Kolejne przejawy dbałości o wygodę kierowcy to elektryczna regulacja podgrzewanych lusterek wstecznych, elektryczne sterowanie szybami w drzwiach i oczywiście centralny zamek. Nad przyjemnym klimatem MANA TGA czuwał układ grzewczo-klimatyzacyjny, ponadto powietrzne kurtyny w drzwiach. Komu było mało, to mógł jeszcze skorzystać z ręcznie otwieranego szyberdachu, który można było ustawić w dwóch pozycjach. Deska rozdzielcza MANA TGA była przeskokiem technologicznym w tamtym czasie. Poprzednik był jeszcze analogowy, a tutaj proszę, morze elektroniki. Jednak to nie elektronika robiła robotę, a napęd. Budowlane MANY TGA wyposażone były w rozbudowany system blokad, które uruchamiało się obrotowym przełącznikiem na desce rozdzielczej. W skrajnie trudnych warunkach można było też skorzystać z reduktora. MAN TGA był wyposażony w nowoczesną wówczas jednostkę D20, która osiągała bardzo fajne parametry dzięki zasilaniu Common Rail, a optymalny moment obrotowy mieścił się tak między 1100 a 1400 obrotów na minutę. MAN TGA był technologicznym skokiem koncernu. Widać to było nawet po braku bagnetu do oleju. Poziom oleju nadzorowała już elektronika. A z drugiej strony pozostawiono optyczną kontrolę wstępnego filtru paliwa. Przezroczysta obudowa pomagała zobaczyć stan filtra. Usuwanie zgromadzonych zanieczyszczeń odbywało się przy pomocy zawodu. Albo przepisy BHP, albo związki zawodowe zmusiły do tego, że ułatwiono w MANie kontrolę ładunku na skrzyni ładunkowej. Nie trzeba się było na nią wcale wspinać. Przewidziano stopień na boku kabiny i uchwyt w postaci relingu dachowego. Dodatkowo producent zabudowy wyposażył ją w drabinkę. Mailer Keeper słynął zawsze z bardzo dobrych zabudów samowyładowczych i w tym modelu, o którym rozmawiamy, zainstalował wersję tylno-zsypową, idealną, jeśli chodzi o współpracę z podwoziem 8x8. Taki MAN w tamtych czasach wykonywał pracę w najtrudniejszym terenie. Nie był to jeszcze czas na wozidła w Polsce. Wywrotki 8x8 były pierwszymi pojazdami na placach budów. Torowały drogę dla mniej terenowych ciężarówek i maszyn. Częściej takim pojazdem to wywożono urobek z placu budowy i dostarczano tam kruszywa. I lżejsze. Jest to o tyle ciekawe, że w czasach młodości tego MANA paliwo było tylko po 3,50. MAN 41430 bardzo rzadko się psuł. I do dzisiaj widzę te samochody jeszcze na placach budów. I sporo tych MANów trafiło do Afryki, gdzie dalej tam robią taką ciężką robotę, dobrą robotę i dlatego są w cenie. Ciekawe, czy za jakiś czas przyjmą się tam również ciężarówki elektryczne. Ale trudno to sobie wyobrazić. Kończymy na dziś i do następnego Truck Story. Na program zaprosiła Motowizja, patron medialny tegorocznego zlotu Master Truck Opole 19-21 lipca.